czym ta myjnia różni się od pozostałych, które mamy tutaj w Płocku? Jest to nasz pilotaż. Bardzo mnie cieszy, że ten pilotaż tak naprawdę jest w sercu Orlenu, czyli w Płocku. Na pierwszy rzut oka jest to zwykła myjnia portalowa, jednak jest to dosyć, ona się różni dosyć mocno od zwykłej myjni portalowej. Jaka jest różnica? Tak jak Państwo widzicie, ona składa się z dwóch części. Jest część myjąca i część susząco-polerująca. Jakie to ma znaczenie? Myjnia może myć 5 samochodów na godzinę. Taka zwykła myjnia portalowa, jaką wszędzie, jaką znamy. Ta myjnia może myć 2 razy więcej klientów, czyli tutaj tak naprawdę mogą się myć i osuszać 2 samochody naraz. Klient podczas mycia siedzi wewnątrz pojazdu. Czyli on sobie podjeżdża, skanuje sobie tutaj bilet, oczywiście wybiera program, kupuje program, skanuje sobie bilet, wjeżdża i czeka w samochodzie, aż skończy się mycie. Jeżeli skończy się mycie, myjnia komunikuje się, że ma podjechać dalej, podjeżdża dalej i odbywa się suszenie. Jeżeli zakupił program Perfect, tam jak widzimy w tej drugiej części myjni, są również szczotki, które służą tylko i wyłącznie do aplikowania politury, czyli one wcierają ten tak zwany wosk specjalny. No i tam też odbywa się to, ten program Perfect. I później po zakończeniu suszenia klient sobie wyjeżdża z myjni, wjeżdża następny, czyli tutaj mamy dwa mycia samochodu naraz. Co poza tym, tak jak wspomniałem, jest to pierwsza w Polsce tego typu myjnia w sieci Orlen. No i sprawdzamy, tutaj będziemy się mocno temu przyglądać, temu testowi, czy klienci polubią tę myjnię, czy będą z niej często korzystać. Jeżeli test wypadnie pozytywnie, takie myjnie będziemy instalować też już w innych naszych stacjach w Polsce. Także Płock jest, można powiedzieć, eksperymentem, prymusem, dokładnie tak. Jest to niewątpliwie wygodne, zwłaszcza w tym nadchodzącym okresie jesienno-zimowym, że kierowca może sobie siedzieć w samochodzie, nie musi czekać na zewnątrz. A jak jest z ekologią tego rodzaju myjni? Jeśli chodzi o ekologię, bardzo fajne pytanie. Ta myjnia już jest tak skonstruowana, że bez względu na program mycia, czy to będzie program Express, czy program Perfect, maksymalne zużycie wody to jest jedynie 40 litrów. A pozostała ilość wody, bo na dany program średnio to jest około 150-160 litrów wody, jest wodą z wtórnego obiegu. Więc tutaj maksymalnie wykorzystujemy wodę wtórnego obiegu. I dzięki temu, i co jest jeszcze ważne, że tutaj są też zastosowane środki biodegradowalne o bardzo małym dozowaniu. Czyli to są środki, które bardzo fajnie reagują z wodą wtórnego obiegu, mało się je dozuje i dzięki temu można powiedzieć, że myjnia naprawdę to jest w tym momencie najbardziej ekologiczny sposób mycia pojazdu, jaki jest dostępny w Polsce. A jeżeli chodzi o ilość i rodzaje programów, czy klienci muszą się uczyć czegoś nowego, czy to są te same programy? W tej lokalizacji akurat tak, to znaczy poprzednia myjnia miała 4 programy mycia. Teraz już myjnia jest dopasowana do ogólnopolskiego standardu Orlen, czyli zaczynamy od programu Express, a kończymy na programie Perfect, czyli już mamy pełną gamę programów dostępną dla klienta na tej lokalizacji, dzięki czemu też ta myjnia będzie mogła w pełni uczestniczyć w naszych akcjach promocyjnych, a zaznaczam, że teraz jest taka akcja we wrześniu, że klient zakupując dowolny program dostaje w prezencie od nas czekoladę, jeżeli zakupi karnet na myjnię, dostanie 2 czekolady. W październiku również mamy taką niespodziankę, ponieważ październik jest takim, 1 października jest to dzień wdzięczności klientowi, dzień doświadczeń klienta, a tak naprawdę traktujemy to święto jako dzień wdzięczności klientowi i dzięki temu w każdy wtorek października klient będzie mógł dowolny program kupić za połowę ceny. Jedyne warunkiem jest taki, że ten program musi być wykorzystany w dniu zakupu.